15 października, bardzo ważna data, zapewne też grasz koncert, ale czy zamierzasz oddać swój głos i udać się na wybory? Od samego początku byłem na każdych wyborach i będę również tym razem. Zawsze. Zresztą co roku pokazuję zdjęcie, bo z którymś z dzieci idę, więc w tym roku umówiliśmy się, że idziemy przed koncertem, bo ja gram w Toruniu, ale na pewno będę na wyborach. A czy ty na przykład odczuwasz jako artysta wzrost cen w Polsce? Każdy je odczuwa. Ja mam dużą rodzinę, w związku z czym zawsze mieściłem się w 1000 zł tygodniowo w Biedronce na chemię i na jedzenie. Tak generalnie tak się mieściłem i przestałem się mieścić. Ale ja myślę, że ja nie chcę absolutnie oceniać, nie będę się wypowiadał i myślę, że każdego nakłaniam do tego, żeby ludzie mogli podejmować te decyzje sami, w zgodzie ze sobą. Więc ja staram się nie nakłaniać. Grałem w 98 dla AWS-u, w 2001 dla SLD, w 2005 dla Samoobrony, w 2007 w moim klubie była konwencja Platformy. Praktycznie teraz akurat przy okazji w Częstochowie byłem na imprezie Lewicy, jutro jestem u byłego teścia, i na Podkarpaciu też występujemy, bo dla nas jest bez znaczenia, jakie masz poglądy polityczne, nie ma lepszych i gorszych Polaków, więc nie będę dewaluował ani wyborców PiSu, ani wyborców Lewicy, ani nawet Konfederacji, mimo tego, że mają oprócz niektórych bardzo fajnych kandydatów, no mają też oszołomów, no ale to jest okej, to jest polityka, oni wiedzą, co robią, mam nadzieję.